Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dla nas to ogromna radość móc rozmawiać z Panem w przeddzień beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy gościć u Pana w domu, Panie Arturze. Począwszy od pontyfikatu Ojca Świętego Piusa XII, był Pan zawsze bardzo blisko kolejnych papieży. Tym razem chcielibyśmy nade wszystko skupić się na osobie Ojca Świętego Jana Pawła II. Czy mógłby Pan podzielić się z nami tym obrazem osoby Jana Pawła II, jaki pozostał w Pana sercu, osoby, która, jak wszyscy wiemy, traktowała Pana jako swojego najbliższego przyjaciela? Dziękuję, Ojcze. Co pozostało w moim umyśle, to jest bardzo proste. Co dotknęło moje myśli w tej bliskości z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, jest bardzo proste. Pozostała mi Jego pokora, Jego miłosierdzie, Jego totus tuus dla ludzi, dla dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych, dla nich wszystkich, totus tuus, Maryjo, cały Twój, Maryjo, dla ludzi. Tego On mnie nauczył i to zmieniło całe moje życie. Tutaj nie trzeba używać wielkich słów, wystarczy Jego przykład, Jego sposób bycia, sposób mówienia, to, co On czynił, to wszystko, co ja mogłem zobaczyć tymi moimi oczyma i usłyszeć moimi uszami. Ja byłem świadomy, że jestem blisko żyjącego świętego, ponieważ tylko osoba, która posiadała taką świętość, mogła prowadzić taki pontyfikat, takie życie, jakie on prowadził, Ojcze. Tego nie oddadzą zbędne półsłówka, żadne opisy. Na to istnieją rzeczywiste dokumenty o tym wszystkim, o czym teraz mówię. To nie o to chodzi, żebym musiał wychwalać Jana Pawła II. Absolutnie nie. Podkreśliłbym jego pokorę. Wszystkie kroki, jakie uczynił, były na bazie jego doświadczenia. Doświadczenia, które już od momentu jego dzieciństwa naznaczone były cierpieniem. To cierpienie, które on niósł przez cały czas swojego pontyfikatu, jako coś priorytetowego. Dla niego najważniejsze były modlitwa, cierpienie i mordercza praca. Powtarzam, że przez 27 lat pontyfikatu wiele razy rozmawialiśmy. Ale to jedno spojrzenie, jego przykład, były dla mnie tym czymś najważniejszym. I to wszystko, raz jeszcze powtarzam, zmieniło całe moje życie, moją rodzinę, relacje w pracy, relacje z ludźmi. Ta jego pokora, Ojcze, pokora. Wiele osób powinno zapamiętać to słowo, pokora. Czy mógłby Pan sprecyzować, od kiedy, od którego dnia pamięta Pan Ojca Świętego Jana Pawła II? Tak. Miałem wielkie szczęście poznać księdza biskupa Wojtyłę jeszcze w czasie soboru i już wyjaśniam dlaczego. Byłem bardzo zaprzyjaźniony z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim, waszym prymasem. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżał do Rzymu, ja szedłem ulicą Pietro Cavallini, gdzie znajdowało się jego mieszkanie, aby ukłonić się i napić się wspólnie herbaty, jak mówicie. I w czasie soboru ksiądz kardynał Stefan Wyszyński przedstawił mi ekscelencję Karola Wojtyłę. Przedstawił mi biskupa Wojtyłę, gdyż był on jakby sercem konferencji Episkopatu Polski. Powiedzmy, że był jego rzecznikiem. Ta znajomość z nim zaczęła się z racji zawodowych. Będąc tuż obok niego, dało się zauważyć, że to osoba więcej niż przeciętna, osoba o niezwykłym umyśle. Pośród innych spraw, poza pracą,
Ja trochę wykorzystałem jego zaufanie, ośmieliłbym się powiedzieć przyjaźń, aby móc z nim porozmawiać, ponieważ był on zakochany w Polsce, w tym kościele milczenia. W tym czasie wy mieliście w Rzymie księdza prałata Mariana Strojnego i ojca Balicza, którzy każdego miesiąca w Bazylice Matki Bożej Większej sprawowali mszę świętą za ten kościół milczenia. Tam zrodziła się we mnie ciekawość Polski, żeby zrozumieć, jak żyli ci ludzie, w jaki sposób żył Kościół, co robili biskupi. Rozmawiając o tym z księdzem kardynałem Wojtyłą, on mi wyjaśnił prawie całą historię Polski z jej cierpieniami. W takich sytuacjach wolał rozmawiać na osobności, bez mikrofonów, które wówczas mogły się znajdować wszędzie. Dopiero później zrozumiałem całe te historie z ukrytymi mikrofonami. On mi dokładnie opowiedział o Kalwarii Zebrzydowskiej, o tym, jak mógł być razem z młodzieżą, rozmawiać z młodymi w tamtym czasie cierpienia dla wielu ludzi, okresu opresji silnego reżimu komunistycznego. Wszyscy wiemy, że ksiądz kardynał Wyszyński został aresztowany, a ksiądz kardynał Wojtyła też nie miał łatwo. Dlatego kardynał Wojtyła objaśnił mi całą tę sytuację, jak wyglądało życie w Polsce. W późniejszym czasie mogłem tego wszystkiego osobiście doświadczyć. Wspomniałem tylko o tym fakcie związanym z Kalwarią, aby nie mówić o wielu innych rzeczach. Mogłem tego doświadczyć, kiedy po wyborze na papieża Jan Paweł II miał odwiedzić Polskę. Już od samego początku, w związku z podróżą Ojca Świętego, były poważne problemy z rządem. O tym historia już wiele powiedziała. A jeśli nie, to nie ulega wątpliwości, że z całą pewnością istnieją fakty, które mówią, że władze w związku z wizytą papieża stwarzały ogrom problemów. Ja wówczas otrzymałem zadanie wraz z innymi dwiema osobami, redaktorem naczelnym L'Osservatore Romano, doktorem Pier Giorgio Trassi i Mario Ponzi, aby pojechać do Polski i dokonać oglądu sytuacji. Zebrać dokumentację, nie mieliśmy bowiem żadnych fotografii, niczego. Naszym więc zadaniem było przygotowanie dokumentacji ze szlaku zaplanowanej podróży apostolskiej Ojca Świętego. Przyjął nas wtedy ksiądz Alojzy Orszulik, który teraz jest biskupem i wydaje mi się, że jest już na emeryturze. Ksiądz Luigi, jak wówczas go nazywaliśmy, wraz z nim objechaliśmy całą Polskę. Wracam do historii związanej z mikrofonami. Mieliśmy do dyspozycji samochód. Przez dotyk wyczuwaliśmy, że znajduje się wewnątrz tego samochodu, a tuż za nami jechał samochód służby bezpieczeństwa, który cały czas podążał za nami i śledził wszystko, co czyniliśmy. Prawdą jest, że kiedy chcieliśmy dyskretnie porozmawiać, to mówiłem: ojcze, proszę mi wybaczyć, ale ja mam taki brzydki nauk, palę papierosy. W takich chwilach delikatnie pytałem więc: przepraszam, ale chciałbym zapalić. Czy mogę? Kierowca grzecznie się zatrzymywał, mówił po włosku. Potem wiedzieliśmy, że wieczorem po powrocie musiał dokonać sprawozdania o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy wyszliśmy z samochodu pod pretekstem zapalenia papierosa, mogliśmy porozmawiać, planować organizację, rozmawiać bez żadnego skrępowania. Opowiem jeszcze jedno zdarzenie. Pewnego wieczoru, już poza nuncjaturą, kiedy byliśmy już po kolacji, ksiądz Alojzy Orszulik stał w drzwiach, do których prowadziły schody, a ja wraz z trzema innymi osobami wyszliśmy poza bramę nuncjatury. Zapaliłem papierosa, minęło zaledwie kilka minut, kiedy to nagle zbliżyła się do nas grupa osób. Zaczęli nas legitymować, a potem chcieli nas zaresztować, ponieważ ich zdaniem był to spisek trzech osób i stąd zarzut wobec nas o udział w spisku. Ale w jakim, tego nie widzieliśmy. Ksiądz Alojzy zszedł zaraz po schodach i zbliżył się do nas, tłumacząc wszystko. Po chwili powróciłem do nuncjatury, później wróciła reszta i tak skończył się nasz problem. Bardzo dobrze przypominam sobie te długie kolejki za chlebem czy mięsem, by móc zakupić najpotrzebniejsze produkty do życia. Godziny, godziny czekania. Widzieć, jak ci ludzie byli ubrani.
widzieć ich zachowanie. Te aparaty fotograficzne zarejestrowały w kadrach to wszystko, co spotykały na ulicy. Oficjalnie wszystko było niby w porządku, ale czuło się w powietrzu, którym się nie dało oddychać. Czuło się wielkie przygnębienie. Wszystko to, co zobaczyłem, potwierdziło jedynie to, co opowiadał mi i wyjaśniał ksiądz biskup Karol Wojtyła. Wówczas lepiej mogłem też zrozumieć jego posługę duszpasterską jako proboszcza, biskupa, kardynała. Da parroco, da monsignore, da vescovo, da cardinale. Allora, un altro punto. Kolejnym tematem są samochody. Przypominam sobie bardzo dobrze Poloneza. Jak też dobrze pamiętam też busy Orbisu. Ojcze, widziałem samochody powiązane drutem. W dialekcie rzymskim mówimy akrokate, aby tylko jakoś mogły jechać. Na początku pontyfikatu tymi busami i samochodami przyjeżdżali pielgrzymi na audiencję z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Jak one jeszcze mogły jechać? Tego sobie nie mogę wyobrazić. Ojcze, obecnie w Polsce mam wielu przyjaciół. W Poznaniu, w Warszawie, Krakowie. I chwilami mam wątpliwości, czy znajduję się w Chicago, czy w Nowym Jorku. Na bazie tego, co wiem, chciałbym powiedzieć, czy wiecie, komu powinniście podziękować? Jak wiele ten człowiek uczynił dla swojego narodu. A to są właśnie rezultaty. To nie ja mam dać na to odpowiedź, ojcze, nie ja. Ale podróżowałem trochę po świecie. Kiedyś zrobiliśmy statystyki i okazało się, że objechaliśmy świat pięciokrotnie. I widzę zmiany w Polsce. Oczywiście są problemy, ale jak radykalna dokonała się zmiana. Życzyłbym tylko jednego, aby ludzie nie zapomnieli tego, aby ludzie nie zapomnieli o swoich korzeniach, o swoich chrześcijańskich podstawach, o swoich początkach, o swoich korzeniach, o swoich świętach. I tutto questo viene fatto su una falsa riga. I by to wszystko nie było tworzone na fałszywym rozumieniu wolności. Życzyłbym, aby wszyscy wierzyli tej drodze, którą wskazuje nam Kościół. Jeżeli ojciec popatrzy na wszystkie ruchy Jana Pawła II, to widać, że on przemawia z Ewangelią w ręku. Myślę, że nie mogę niczego więcej dodać. Nie wiem, co by tu jeszcze dodać, ponieważ dla mnie jest to historia, rzeczywistość, której mogłem namacalnie dotykać. To nie jest coś spisanego w książkach lub opowiedzianego przez kogoś. Ja tego wszystkiego doświadczyłem osobiście. To bardzo piękne, co powiedział pan. Panie Arturze, my w tych dniach zbieramy doświadczenia osób, które współpracowały z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Pośród nich jest wielu kardynałów, biskupów, kapłanów. Pan natomiast jest osobą świecką, która także tak wiele czasu poświęciła Kościołowi, będąc u boku wielu papieży, również przy Janie Pawle II. Pan uczestniczył w tych wydarzeniach, w Eucharystiach, którym przewodniczył Ojciec Święty, ale w trochę inny sposób. Pan modlił się, mając w ręku ten aparat fotograficzny. Jak pan traktował tę posługę podczas wszystkich celebracji z Ojcem Świętym Janem Pawłem II? To bardzo piękne pytanie, za które ojcu bardzo dziękuję. Tego aparatu fotograficznego używałem jako bazy wszystkiego, podstawy wszystkiego, aby móc uczynić najlepiej to, co potrafię. Czynić wszystko jak najlepiej. Miało tylko jeden cel, aby ludzie naprawdę zobaczyli ten wielki wysiłek i pracę, jaki dokonał ten człowiek. Aby udokumentować wyraz jego twarzy, jego radość, kiedy poza wszelkim protokołem Jan Paweł II wchodził między ludzi, obejmując ich, całując, aby rozmawiać o ich problemach. Di gioia quando fuori da ogni protocollo
si inseriva in mezzo alla gente, stringendola, baciandola, parlare dei problemi. Czym innym jest mierzyć się z problemami za biurkiem, a czym innym jest, kiedy stawia się czoła realnym problemom, namacalnie ich doświadczając. I tutaj uwidacznia się jego charyzmat. Dlatego też wszystko to dokonywało się dzięki pokorze papieża, dzięki jego charyzmie, która się uwidaczniała. Ten charyzmat Ojca Świętego był dla mnie bardzo ważny, ponieważ odczułem go osobiście na własnej skórze. A mój aparat fotograficzny mógł pracować dzięki tym konkretnym kontaktom, dzięki życiu blisko Ojca Świętego w tych momentach. Będąc w odległości zaledwie metra od Ojca Świętego, przeżywa się tę obecność, słucha się tego, co on mówi, słyszy się to, czego on doradza. Powiedziałbym, że to człowiek, który wyprzedził czas. Słyszałem, jak rozmawiał z ludźmi, których pytał, jak się masz, jak ci się powodzi w życiu, jak pracujesz, czy pracujesz, co z rodziną. Gdy mówił o godności mężczyzny, kobiety, dzieci, co widział Ojciec Święty? Kiedy spotykał się z rodzinami, to tak jakby spotykał się ze świętą rodziną z Nazaretu. Kiedy rozmawiał z mężczyzną o jego pracy, to tak jakby miał przed sobą kogoś, kto reprezentuje świętego Józefa. Podobnie było z jego spotkaniami z kobietami. Proszę mi powiedzieć, ojcze, który z papieży tak w centrum chrześcijaństwa postawił kobietę? Który tak bardzo podkreślił wartość kobiety? Co on widział, spotykając kobiety? Widział Matkę Bożą. On odnosił się do nich w taki sposób. Matkę widział jako serce całej rodziny. Wiemy dobrze, ojcze, nie ja muszę to mówić, bo nie jestem kapłanem, ale to kobieta jest tą, od której zależy wszystko w rodzinie, ponieważ mężczyzna z powodu pracy, różnych innych problemów, nie jest w stanie objąć wszystkiego, a dzieci, od kogo zależy, aby to ziarno, które ma wykiełkować, rosło potem w dobru, w sposób prosty i czysty? To wszystko jest zasługą kobiety, matki. Jeśli dzieci nie mają silnych podstaw, to co się stanie? Przeanalizujmy powody zachowań niektórych młodych ludzi, a tyle dzieje się różnych rzeczy. Jeśli ktoś nie przejdzie przez dobrą szkołę, jeśli nie mają właściwego kapłana jako przewodnika, mówię o kapłanie, a to dlatego, że mam syna kapłana i śledzę jego posługę na misjach. Widzę teraz te rodziny, bo miałem też możliwość udać się do miejsca, gdzie posługuję i zobaczyć te rodziny i wysłuchiwać tych rodzin i posłuchać jego. Kapłani oddają swoje życie za całą tę rzeczywistość rodziny. Podarowują swoje życie. Być może nie otrzymują w zamian nic, nawet dziękuję, ale oni i tak podarowują swoje życie. Panie Arturze, natychmiast zrodziło się we mnie pytanie, pański syn jest kapłanem, czy na tę decyzję, na jego powołanie miał jakiś wpływ sługa Boży Jan Paweł II? Ojcze, mój syn jest kapłanem, należy do Legionistów Chrystusa, ale już od dzieciństwa miał w sobie coś, co go odróżniało od innych dzieci. Nie znaczy to, że wcale, że był nienormalny. Już od czasu szkoły dało się to coś szczególnego zauważyć. Ale sercem tego była moja żona, która jest osobą bardzo wierzącą i przez cały czas go prowadziła. I Ojciec Święty. Te krótkie chwile, które mogłem spędzić z rodziną, syn często zapytywał o Ojca Świętego. Dlaczego Ojciec Święty? Dlaczego Ojciec Święty? I kiedy mówił o tym i pytał o Niego, to zawsze błyszczały mu oczy. Aż do dnia, kiedy powiedział, tato, żegnaj, wstępuję do seminarium. W pierwszej chwili byłem zaskoczony, to przecież mój jedyny syn, ale była to tylko chwila. I kiedy opowiedziałem o tym Ojcu Świętemu, to on zaprosił mnie do siebie, znalazł dla mnie czas. Pierwszą rzeczą, którą chciał mnie nauczyć, to pokazać, co oznacza bycie ojcem kapłana i jakie jest życie dobrego kapłana
czego ludzie oczekują od dobrego kapłana. Jan Paweł II wyjaśnił mi wiele rzeczy. Wówczas, w pierwszej chwili, nie mogłem niczego innego uczynić w mojej sytuacji dla syna, jak tylko pracować za jego plecami, pomagać mu realizować jego marzenia, życia w ofierze. Proszę ojca, to jest naprawdę ofiara. Będąc na misji, obserwowałem go od wczesnych godzin rannych. Zaczynał już od 5:00 i pracował do późna, do 22:00, 23:00, czasami aż do północy, spotykając się z młodzieżą, z rodzinami, odprawiając trzy msze z rana, gdyż posługuje też jako kapelan na Uniwersytecie Katolickim. Mówię teraz o moim synu, który posługuje w Ameryce Łacińskiej, w Ekwadorze, w Guayaquil. Najpierw celebruje mszę świętą u sióstr klauzurowych, dalej jest kapelanem na Uniwersytecie Katolickim, później sprawuje mszę dla swoich parafian, dla rodzin i tak każdego dnia. I każdego dnia, ojcze, ten kościół jest pełny, mogłem to zaobserwować. Kiedy tam byłem, na początku nikt nie wiedział, że jestem jego tatą. Dopiero później, pod koniec mszy, mój syn mnie przedstawił. Było to wielkie święto. Mogłem tam doświadczyć, czym było przesłanie i przykład, jaki mój syn otrzymał od ojca świętego Jana Pawła II. Przypomnę, że były kontakty z Ojcem Świętym, który kiedyś też rozmawiał z moim synem, którym papież się interesował tak, jak Ojciec Święty miał wpływ na mnie. Podobnie przykład Ojca Świętego miał swój wpływ na mojego syna. Nic dodać, nic ująć. Oto dlaczego zawsze mówię o pokorze, o dyspozycyjności, o czynnej miłości. Bo to wszystko oznacza imię Boga. Tu nie istnieje jakieś zgromadzenie, to czy inne. To jest tylko kapłan. Jak mówił Ojciec Święty, kapłan to sługa sług Bożych. Również kapłan jest tym sługą sług dla ludzi. Jego życie jest dla jego ludzi. Mówię o tym dlatego, ponieważ dotyczy mnie to osobiście. Jeszcze czymś ogromnym, jest niepięknym była chwila jego święceń kapłańskich. Poprosiłem wówczas o to ojca świętego Benedykta XVI, który znał trochę historię mojego syna, Juana Carlo, i powiedział, to piękna historia otwarta przez jednego ze świętych. Ja chciałbym ukoronować tę historię, dlatego ja go wyświęcę na kapłana. I 29 kwietnia 2007 roku ojciec święty udzielił święceń kapłańskich mojemu synowi. Panie Arturze, patrząc na fotografie wykonane przez Pana, można zobaczyć całą prawdę o Ojcu Świętym. Pan pokazał go nam wówczas, kiedy cierpiał, kiedy był szczęśliwy, spotykając się z ludźmi, młodzieżą, z rodzinami. Pan również był obecny w ostatnich chwilach ziemskiego życia Ojca Świętego Jana Pawła II. Może nam Pan powiedzieć coś na ten temat, jak przeżywał te bardzo delikatne chwile? Ojcze, jest coś, co chciałbym powiedzieć tym, którzy byli blisko Niego, ale chciałbym też to powiedzieć innym. Jego przesłaniem było to, abyśmy umiłowali cierpienie, abyśmy je zrozumieli. On zawsze mówił o misterium krzyża. Tak jak tutaj, misterium krzyża. W tych latach, szczególnie w tych ostatnich latach, Ojciec Święty przyzwyczaił nas do cierpienia. On bardzo cierpiał, ale cierpiał ofiarując to cierpienie Bogu. Wiele razy w czasie audiencji stałem blisko Niego i mówiłem, Ojcze Święty, dobrze. A On odwracał się tylko z uśmiechem, chociaż widać było, że naprawdę cierpiał. Mówiąc o sobie, o moim osobistym doświadczeniu, że nauczył mnie umiłowania tej sytuacji cierpienia. I kiedy nas pozostawił, nie mogę powiedzieć, że nie płakałem, bo byłbym hipokrytą, ale w pewnym sensie byłem szczęśliwy,
w tym znaczeniu, że on osiągnął to, czego pragnął. Opowiem o jednym zdarzeniu. Zostałem zaproszony przez księdza Stanisława do Ojca Świętego w ostatni dzień. Był to właśnie dzień jego śmierci. Rozmawiałem z nim na 8 godzin przed jego śmiercią. Kiedy wszedłem do jego pokoju, leżał na swoim łóżku. Nazwijmy to łóżkiem, ale nawet proboszcz na wiejskiej parafii nie używałby takiego łóżka. Ojciec Święty pozostał takim, jakim był w Krakowie, jako proboszcz. Ni mniej, ni więcej. Widzieć pokój papieża. Papież. Skromne, małe łóżko, klęcznik. Biurko służące do pisania i na ścianie krzyż, aby się modlić. To był pokój papieża. Kiedy wszedłem do pokoju, Ojciec Święty leżał na łóżku na lewym boku. Kiedy wszyscy na świecie mówili, że Ojciec Święty nic nie rozumiał, że nie był świadomy, pytam się, czy wy tam byliście obecni? Kiedy pojawiły się informacje o tym, że został zabity w Watykanie 3 dni wcześniej, pytam was, czy wyście byli tam obecni? Jakim prawem możecie mówić takie rzeczy o osobie świętej? Wszedłem do pokoju, zobaczyłem Ojca Świętego. Prawdę mówiąc, miał też maskę tlenową, ale nie miał jej na twarzy. Leżała ona na poduszce. W tym momencie ksiądz Stanisław powiedział w języku polskim do Ojca Świętego: Ojcze Święty, Arturo jest tutaj. I Ojciec Święty odwrócił się z uśmiechem na twarzy. Przez wszystkie lata nie widziałem tej twarzy z takim uśmiechem, z pięknymi, błyszczącymi, szeroko otworzonymi oczyma. Padłem na kolana przy łóżku. Trudno mi opisać, co czułem w sercu, widząc go tak uśmiechniętego, z oczyma pełnymi życia i radości. Powtarzam, że przez lata nie widziałem czegoś takiego. Pogłaskał mnie po dłoni i pobłogosławił. I na koniec tego spotkania powiedział tylko 3 słowa. Arturo, dziękuję, dziękuję. I z tym uśmiechem odwrócił się na lewą stronę, ale widać już było, że był już gotowy do podróży o wiele, wiele piękniejszej. Takie były moje ostatnie przeżycia. I muszę powiedzieć, że później, kiedy umarł, nie mogę powiedzieć, że nie płakałem, bo byłbym hipokrytą. Uroniłem łzę, ale byłem spokojny i radosny, bo wiem, że tego pragnął. To przesłanie, które głosił do końca, było przesłaniem miłości do bliźniego. I proszę sobie wyobrazić papieża na 8 godzin przed odejściem. Papieża, który prosi do siebie Arturo i mówi: dziękuję. Ale przepraszam, kim jest ten Arturo? To właśnie był Jan Paweł II. Cóż mogę więcej powiedzieć? Chciałbym jeszcze powiedzieć o mojej pracy, o moich kontaktach z Ojcem Świętym. Nigdy nie usłyszałem odmowy czy jakiegoś nie lub życzenia, chcę to. Nie, tego nie usłyszałem. Nigdy. Zawsze mogłem spokojnie, pogodnie wykonywać moją pracę bez jakiejkolwiek kontroli. Słyszałem tylko, że był zadowolony. To tak. Mówili mi o tym. Na potwierdzenie tego, co muszę stwierdzić, że był to jedyny pontyfikat, w trakcie którego mogłem fotografować i pokazywać rzeczy, których do tej pory ludzie nigdy nie widzieli. Nigdy. Przytoczę prosty przykład. Bazylika Świętego Piotra. Ciało Ojca Świętego leżące na katafalku i ksiądz Stanisław i ksiądz Piero Marini, którzy przykrywali białym welonem twarz Ojca Świętego. Czy kiedykolwiek widzieliście podobną fotografię? Mogłem udokumentować wszystko od początku, ale i po jego zakończeniu. Aby opowiedzieć, jak Jan Paweł II naznaczył nas swoją osobowością, pokorą, prostotą. Wiele rzeczy, które wcześniej były niedostępne, teraz wiele osób mogło zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość. I to sprawia, że jestem szczęśliwy. Nie mogę dodać nic więcej.
To bardzo wzruszające, co Pan powiedział. Z całego serca dziękujemy za to, co Pan powiedział. Może na zakończenie tego wywiadu dla naszych telewidzów, telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja, którzy są obecni nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, tam, gdziekolwiek są Polacy na świecie. Co chciałby Pan powiedzieć, korzystając z tej pięknej okazji beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II? Chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Ojciec Święty Jan Paweł II dał mnie i dał nam wszystkim nauczanie. Pokazał też nam prawdziwe życie i dał wskazówki, jak iść drogą życia z nauczaniem, jakie pozostawił. Pragnąłbym tylko jednej rzeczy, aby cały ten ogrom pracy, całe doświadczenie, nauczanie, to, co nam przekazał, kiedy widzieliśmy go jako tego pierwszego, który szedł tą drogą, aby to sprawiło, że nie zapomnimy tej nauki. Wszystkie narody, które go przyjmowały, i wszystkie, do których kierował te słowa, nie lękajcie się. Potrafił używać mocnych słów. Powtarzał, że mówi w imieniu tych, którzy nie mają siły mówić, albo nie mogą mówić. Ja mówię, za nich powtarzał. I kiedy spotykał się z przedstawicielami władz, z prezydentami, pytał, co ty robisz dla twojego narodu w kwestii rozwiązania głodu, problemów pracy, szacunku dla rodziny, do człowieka. Co ty konkretnego robisz? On bronił tych zasad i są tego efekty. Nie mówię tylko o Polsce. Mówię ogólnie o sytuacji na świecie, ponieważ Ojciec Święty był ojcem wszystkich i dla nich wszystkich walczył o te wartości. Proszę jedynie, byśmy nie zapomnieli, byśmy modlili się do tego świętego. Bo tak jak mówił Ojciec Święty Benedykt XVI, Jan Paweł II spogląda na nas z nieba i towarzyszy nam. Chciałbym też dodać, że nawet kiedy umarł, ja czuję, że jest tuż za moimi plecami. Wiem, że nie ma go już tu na ziemi, ale nie odczuwam jego braku. Wiem, że ciągle jest ze mną. Czuję jego obecność, szczególnie wieczorem, czy kiedy pracuję, słyszę jego głos wymawiający moje imię Arturo. Dlatego nie brakuje mi go. Drugą ważną rzeczą, a może trochę osobistą, jest to, czego mogłem doświadczać w Polsce, w Chicago, w Curitibie, w Rzymie, w innych miejscach, ale w szczególności w Polsce. Chciałbym podziękować całemu narodowi polskiemu, ponieważ za każdym razem, kiedy ludzie spotykali mnie gdzieś, zawsze mnie doceniali, dziękowali i modlili się za mnie. I tak było przez 27 lat. Nie można tu mówić o pracy, ja postrzegam to jako misję. Albo ktoś wierzy w to, co robi, albo nie wierzy. Ci ludzie, którzy mnie wspierali, dziękowali mi, dodawali mi sił, to takie ludzkie. Chciałbym też więc podziękować całemu narodowi polskiemu, od którego doświadczałem serdeczności i uznania. Per cui devo ringraziare il popolo polacco che sempre ha avuto delle espressioni e dell'attenzione per la mia persona. Questo lo faccio di cuore e grazie veramente. Io non sono nie mogę się czuć jako ktoś, kto może mówić w imieniu wszystkich, ale chciałbym wykorzystać ten moment spotkania, aby w imieniu Polaków podziękować Panu za bliskość, za Pana piękną misję, jaką wykonywał Pan dla Kościoła obok sługi Bożego Jana Pawła II. Serca dziękujemy. Chciałbym użyć słów, które kiedyś podczas pewnego spotkania Ojciec Święty powiedział do jednego z dzieci.
To dziecko miało dla Jana Pawła II szczególny prezent. Podarowało Ojcu Świętemu cukierek. Ojciec Święty, przyjmując ten cukierek, przyciskając je do serca, powiedział jedną znaną już frazę: nie zasłużyłem na niego. To była też pokora Ojca Świętego. Ja też ze swojej strony nie zasłużyłem na te podziękowania. Wykonywałem mój obowiązek, posługę dla Ojca Świętego. Dziękujemy, dziękujemy Bogu za to, co Pan zrobił, za to, co robił Ojciec Święty, Jan Paweł II, wszyscy ci, którzy chcą naśladować Jego przykład. Dziękuję.